Słuchaj, Klaudia, przyszła paczka do mnie. Raptora przerabiamy. O, a to nic ja nie wiem. No, Raptor będzie mega. Jak zobaczysz. Jak zwykle na samym końcu się dowiaduję. No. Nieładnie. To jeszcze przed... Nie, bo ja nie chcę porysować, jak przed... nie daj Boże. Nie porysujesz, bo zobacz, tutaj masz. Ale uderzę czy coś? Nie, nie uderzysz, tylko wysoko nogi. Super. Idę po tą paczkę, Klaudia. Bomba. Bomba, mówisz? No. Będziesz jeździć? No pewnie. A ja. Klaudia, trzymaj. Trzymaj pakę. Tam daję, zaraz idę po nożu. A, to może czyń honory, uważaj, bo on się zamyka, bo to jest sprężynowy i w dwie strony działa. Ja już sobie kuku wczoraj zrobiłam nożem. Nie da. Uważaj na pance. Słuchajcie, z perspektywy czasu polecam wam właśnie takie handbary z lusterkami, żeby już nie mocować dodatkowo lusterek do kłada, bo to jest bez sensu, a te na pewno będą elastyczne. Kurde, no więcej niż jeden element to już będzie problem, Klaudia. No to ty musisz mi dzisiaj to pomóc założyć. Słuchajcie, dobra, to już bez Klaudii. Nie, no dobrze. Masz nawet lepsze włosy w tym lusterku masz. No fajnie. Kot, ała, no nie gryź mnie. No ma, zobacz jakie masz wony, do piątku mam. O ja. No. Patrzcie, że straszył. Ale masz fajną czapkę z tego lita, nie widziałam. No, mega jest, nie? Dobra. A masz jeszcze jakąś? Nie, tylko ta. Ale poproszę ich, żeby jeszcze jedną dali. Mega, nie? Fajna. Fajna, idę kawę robić. Dobra. Bo zaraz muszę przykręcać te handbary. Dobra. Dobra, jednak muszę zadzwonić do Daniela, nie? Daniel mi pomoże. Jak będzie miał oczywiście czas, nie? Dobrze. To nara. Nara. A ja dzwonię po Daniela. Daniel, nie bądź pyta. No słuchajcie, Daniel nie mógł przyjechać, ale macie pan, Oskar jest. Słuchaj, poważnie myślę nad wynajęciem tego domku. Słuchaj, od ciebie. Tylko musisz scenę opuścić. No, ale ty będziesz tam mieszkał, ty. No, ale będziesz tam mieszkał. Fajne, jakie to nie? Powermad. Powermad. To nie znałem. Zobacz, tu masz takie te części, to sobie wszystko skompletuj. Powiedz, jakie potrzebujesz narzędzia, a ja kładem przyjeżdżam. Nie wyżyjemy. Wyżyjemy. No wyżyjemy. Ile potrzebujesz tam do jedzenia? No ja? Mówisz, że co? To musi być tu. Patrz. No żeby ci ręce przykrywały i żeby lusterka pasowały, bo jak to przyjdzie tu gdzieś, to wtedy tak będzie, nie? Czekaj, a żeś klucze wziąłeś? Nie, ja nic nie brałem narzędzi tu. To... Dlatego się pytałem o instrukcję, bo wiesz, to są... No nie ma, no. Pewno śrub, tu jakiś, wiesz, do montażu. To nie ma instrukcji. Tu jest tylko coś takie, wiesz, mniej więcej pokazane, to jest od handbarów jak, nie? My to tam handbar to jeszcze sobie zamontujemy, bo damy radę, ATV, nie? No, ale to lusterko, skoro ma wyjście? No i tą śrubę znajdź i to przez plastik przewiercasz. No wiesz... My to dzisiaj założymy, Oskar? Bez instrukcji trochę ciężko. A może poczekamy na Daniela, co? Ale on dopiero piątek ma być. Nie wiem, wiesz? A czemu? Może Chiny? Nie, Chiny nie wygląda na Chiny. Nie wygląda na Chiny? Nie, to może USA. Żeby tu ci... No skręćmy lekko, tylko dobra. Co potrzebujesz? Nie, no wezmę sobie przy... Tak? No nie wiem, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czekamy jeszcze na Daniela. Daniel, wiesz co, śrubka, co 6 rąk, to nie 4? Ta jest za duża. Czekaj. Ta jest za duża. To jakby do tego w ogóle, no tu nie ma takiej śrubki, która by w to pasowała. Czara. O, jaki czarny. Od tego. No widzisz, nie więcej nie potrzebuję. Tak, w tą stronę. Kręcone? Będzie dobrze, Oskar, na czuja lecimy. Patrz, tu jest zmontowany. Będziemy oglądać filmik z montażu na YouTube'a handbarów z lusterkami. A potem ktoś będzie mógł od nas ten film obejrzeć. A potem od nas ktoś obejrzy. Jak nasze się powyłamuje, będziemy wiedzieli co było źle, to co wtedy było ktoś źle, dobra. Zamówi. Patrz, tak montuje się lusterko. Czyli co, jednak trzeba będzie wiercić w nich? No bo one nie mają żadnego otworu tu, patrz. To jest ten sam, lewy, nie? Klaudii się spodobała ta moja czapeczka. Co? Na zdrowie, co ty? A jak włosy masz teraz? Poprzygniecione już? Jak nosi grzyweczka? No. No i tu nikt tej tulei nie ma. To jakoś oni coś musieli w tym modelu zmienić, bo metal wchodzi pomiędzy to, nie? No. I długa śruba. Zobacz, tulejka idzie z boku. Chyba.
Co, Oskar? Doedukowałem się. Coś ty, ale co, już wiesz co? Wszystko wiesz? Wiem. Ale co wiesz? Jak zamontować? No, jak zamontować, ale... Oskar, patrz. W co? W kolanach. W kolanach? Do lusterek, wiesz, tak jakoś ten teges. Teraz opadają, nie? No bo tu o, pójdzie tak i o, o tak, nie na sztywno. Tak. Tu jest połowa śrub, tu tam to zostało. Co, szykujesz się do wiercenia? No już robiłem małą próbę, wiesz? Tak? O, małe wiertelko znalazłem. Lustra, bombery. Jarek, ona jest za duża. Uwielbiam bombery. Widzisz? No słuchajcie, takie trochę skomplikowane jest. Trzeba nawiercić. Dużo elementów, dużo części, sprężynki, śrubki, no trochę tego jest. Ale porządnie jest to wszystko zrobione, nie? Powiem. Ale mega. To jest tak. Ale mega. Trochę roboty było, ale mamy gotowe, to montujemy, nie? Montujemy, dobra. A jeszcze nam ile śrub zostało? No bo porozbierane. To jest prawy, bierz. Dobra. Do prawego potrzebujemy tutaj. Prawy. Prawy idzie tak. Jest to na w miarę elastyczne, zobacz. No. Czy uderzysz w coś? Już tak nie rób, bo zaraz się okaże, jak jest. Jeszcze można dokupić tutaj pewnie mocowania. Tutaj można jeszcze, wiesz? Są takie zestawy. Są metal, zestawy. Tak jak ja mam, ten metal. Tak, tak, tak. A ja nie chciałem, to mi starczy. Jestem ciekawy, jak to będzie po prostu. Nie, no widać jest mega, bo ja już patrzyłem, jest mega, naprawdę. Dzięki, Oskar, że mi pomagasz. Lepiej we dwóch, nie? Kiedy ja montuję na czuja. Ostatnie kroki, a słuchajcie, jak zaczynają mega wyglądać. Oczywiście nie pasują do kolorystyki teraz. Zaraz się wszystko zmieni. Ale zaraz się będzie wszystko zmieniać. Myślę, że w przeciągu tam dwóch, trzech tygodni wejdą inne plastiki zupełnie. Co? Dojdziemy do porozumienia z Raptorem. Dojdziemy do porozumienia z Raptorem. I mam nadzieję, że wtedy przy przyjeździe na kole nie wyglebie, nie? Wiesz, no najwyżej stare założysz z powrotem. No z powrotem stare założę. Zamówiłem też inne mocowania lamp. Jeszcze żarówki muszę zamówić. O, Oskar, ty jesteś bystry. No mówiłem ci, znajdź mi jakieś żarówki. Ale lampy czy żarówki? Żarówki do wymiany LEDowe. Są całe zestawy takie fajne. Tak? Ale żarówki czy co? No żarówki. Można też niektórzy to na ksenony przerabiają czy na coś tam. Takie mocne fest. No coś poszukam w internecie. Poszukaj. Mega by było, bo teraz to takie żółte są, sreczkowate, jak stary pierwszy. Zapytaj specjalistę. A słuchaj, a jak myślisz, że niebieskiego trochę zostawię w Raptorze? Nie wiem. Koloru? W ogóle nie wiem, jaki ty chcesz kolor zrobić teraz. Aha, no ja też jeszcze nie wiem. Ale już zamówiłem. To się dowiecie okleinę? Wkrótce. No wszystko zamówione jest. Plastiki, okleina. Ja wiem, jaka to będzie okleina. Jaka? To będzie taka grafika dywanu starego takiego. Tak, tak, stary tak. Dywan, taki turecki stary dywan, tak. Nie? Ale wiesz co, powiem ci... Jeździłem trochę bez tych lusterek, ale mało komfortowa jazda jest bez lusterek. Boisz się, nie wiesz, czy ktoś jest. No nie wiem właśnie. No to się dziwisz, że ja nie chciałem jeździć wtedy. Po mieście. Nie dość, że bez kierunkowskazów, bez lusterek i nie no, choć pojeździmy. Pojeździmy. A ja tylko wiesz, się oglądałem, czy mnie ktoś nie sprzątnie. No, także słuchajcie, no to dzięki. Czekajcie na odcinki z jazdy. No i oczywiście z dalszego przerabiania Raptora. No powiem wam, że teraz mega te bombery. Super. Nie wiem, czy coś widzicie? Ja widzę. Daj przechodkę. Nie wibruje. Na razie delikatnie tam wibruje, ale... Nie no, dlatego to są tak zrobione, skonstruowane, nie? To ta sprężynka też powiedzieć, nie? Wiesz co, no czemu się czepiasz tej myszy, że ona tu musi leżeć? Mysza, to jest mysza majkowa. Ty. On sobie potem zje. Zjesz ją? A czy z czym? Z keczupem. A ty zjesz? Ja nie. Siewa. Test nowych handbarów, lusterek, no i ciuchów. Tym razem kolor czarny. Bombery. No słuchajcie, mega widać wszystko w tych lusterkach. Nie trzęsą, nie drgają.
tylko na dziurach. A tak to nie ma takiego drgania. Powiem wam, że Raptor teraz jest tak mocny, że z jedynki startować się ścigać nie ma sensu, bo zaraz na koło wyrywa.